Okej, no to kontynuujemy w takim razie. Wracamy po kawie. A zatem skończyliśmy nasz dość obszerny... Już proszę nie rozmawiać. Skończyliśmy nasz dosyć obszerny fragment właśnie te wątpliwości Jana Chrzciciela z świadectwem o Janie, krytyka odpowiedzi pokolenia, więc to już jest za nami. Teraz będziemy przechodzić sobie do elementu paralelnego, czyli tego, który będzie nam tematycznie odpowiadał właśnie temu, co przerobiliśmy przed momentem. I tutaj będziemy mieli oskarżenie o współpracę z Belzebubem, oskarżenie oczywiście Jezusa o współpracę z Belzebubem oraz negatywna ocena odpowiedzi pokolenia na misję Jezusa. Więc już jakby tematy troszeczkę mogą nam, znaczy tytuły tych fragmentów, widzimy już po nich pewną zbieżność. Natomiast znowu mamy do czynienia z elementem, który jest złożony z mniejszych fragmentów. Pierwszą cząstką, to będzie, którą sobie omówimy, będzie oskarżenie o współpracę z Belzebubem. Po niej następuje cząstka B, zapowiedź sądu i rozliczenia za wypowiedziane słowa, czy wypowiadane słowa. I cały ten element kończy się cząstką A1, prośbą o znak i krytyką pokolenia. I znowu parujemy, znowu sobie będziemy to omawiać w takim zestawieniu. Nie będę czytał tych fragmentów, ja zachęcam oczywiście, żeby sobie tych, którzy oglądają na przykład przez internet już materiał nagrany, żeby mogli sobie zatrzymać, przeczytać. Jeżeli my będziemy chcieli, to sobie na spokojnie też te fragmenty przeczytamy w domu. Natomiast myślę, że one są po prostu nam dosyć dobrze znane, tak? Jak Jezus uzdrawia osobę niemą i zostaje przez jednych właśnie, przez tłumy, które są pełne podziwu, więc pytają się, czy nie jest to syn Dawida, ale z kolei ze strony faryzeuszów Jezus spotyka się właśnie z krytyką i z oskarżeniem, że właśnie czyni to wszystko właśnie mocą Belzebuba, czyli władcę właśnie złych duchów przez władcę demonów. No i Jezus w tych słowach, które tutaj są, on jakby daje odpór tym oskarżeniom i mówię, że no, takie oskarżenia w zasadzie są bez sensu, no bo jeżeli to tak działa, to jest to zupełnie nielogiczne, tak? Jeżeli on miałby mocą Belzebuba demony wyganiać. I mówi zresztą też, że przecież i synowie wasi, to określenie synowie może dotyczyć po prostu uczniów faryzeuszów albo zwolenników właśnie tego stronnictwa, więc wasi synowie, więc nawet wśród faryzeuszów zdarzają się tacy, którzy dokonują egzorcyzmu, którzy wypędzają złe demony, złe duchy, duchy nieczyste. Więc to się dzieje właśnie w tym pierwszym fragmencie. Oskarżenie, ale też odpowiedź Pana Jezusa właśnie ukazując, że takie oskarżenie nie klei się po prostu niczego i jest to nielogiczne. Natomiast zarzuca właśnie faryzeuszom, że jeżeli nie są z Nim, jeżeli nie przyjmują Jego, no to właśnie są przeciwko Niemu i rozpraszają to, co Jezus próbuje zrobić. Po drugiej stronie mamy krytykę pokolenia. Znowu faryzeusze już tutaj byli świadkami pewnej określonego cudu. Co więcej, już to raz wspominałem chyba w trakcie ostatniego naszego spotkania, że były pewne określone cuda, z którymi wiązali w czasach przed przyjściem Jezusa w tekstach na przykład chyba z Qumran właśnie znajdują się pewne zapiski dotyczące jakby nadziei związanych z Mesjaszem. I tam w tych zapiskach, w tych opracowaniach, tych wspólnot między innymi
istniało właśnie takie przekonanie, że kiedy Mesjasz przyjdzie, no to dokona pewnych określonych cudów i między innymi sprawi, że demony wyjdą z człowieka właśnie niemego. I to był dlatego szczególny rodzaj cudu, z tego względu, że normalnie egzorcyści żydowscy, żeby wypędził złego ducha, no to musieli najpierw dowiedzieć się, jakie jest jego imię, więc pytali i przez usta z osoby, która była opętana, to imię zostało wypowiadane i później w oparciu o to imię wyganiali określonego ducha. Natomiast złego ducha z człowieka niemego nie potrafili wygonić, po prostu nie mogli się dowiedzieć, jakie to imię jest. Dlatego właśnie wiązano z tym, że jak przyjdzie Mesjasz, to on tego rodzaju cudu dokona. W związku z tym, jak Jezus czyni coś takiego, no to od razu się pojawia pytanie, czyż nie jest to syn Dawida, czyż nie jest to Mesjasz. Tak? No wiemy, że takie rzeczy właśnie miał czynić ktoś, który miał przyjść, ten, którego zapowiadali prorocy. Natomiast tutaj się okazuje, znaczy tu się okazuje, że ten cud miał być znakiem właśnie dla narodu, że to jest Mesjasz, no to zostaje odrzucone przez faryzeuszów, a teraz tutaj ponownie domagają się jakiegoś znaku, żeby uczynił coś wyjątkowego, jakby tutaj tego nie zrobił, ale domagają się ponownego znaku. No a Jezus mówi, że no, żaden znak, jakiś szczególny znak nie zostanie dany temu pokoleniu oprócz jednego, mianowicie znaku Jonasza. No i tutaj Jezus czyni oczywiście pewną aluzję do tego, co się wydaje, że zostanie zabity i na wzór Jonasza, który przebywał we wnętrzu ryby 3 dni, 3 noce, to Syn Człowieczy po 3 dniach wyjdzie z łona, będzie w łonie ziemi, później z niej wyjdzie, czyli zmartwychwstanie, tak? Wróci do życia. Więc ta idea w ogóle wypędzania demonów się tutaj też wraca, tak? Tu Jezus wypędza demona i mówi, jak to królestwo demonów działa, a tutaj znowu właśnie jest temat demonów przytoczony, tak? O duchu nieczystym, który opuszcza człowieka i mówi to w kontekście jakby obrazu dotyczącego pokolenia, tak, że zostaje ono jakoś przygotowane, niby ten duch nieczysty, czy ta nieczystość zostaje usunięta, ale ze względu na to, że oni nic nie przyjmują, zostają puści, w sensie nie przyjmują Mesjasza, no to się okazuje, że ich stan będzie gorszy niczym człowieka, który właśnie, z którego został wypędzony demon, no ale później ten demon wraca w obecności 7 innych duchów i zastaje ten swój poprzedni dom, czyli tego człowieka, z którego wyszedł pusty i zamieszkuje tam wraz z nim, z 7 pozostałymi duchami. Więc jakby wejście jakby w ten świat, czy opis pewnego świata tych złych duchów, tak? Jezus tutaj też opisuje o tym domu, o tym królestwie, tak? Diabła. Natomiast tutaj mówi o pewnej sytuacji ducha, który gdzieś tam wędruje i później wraca. Więc tutaj po jednej stronie mamy tych, którzy byli pełni podziwu dla znaku, który uczynił Jezus, tak? Że dostrzegli w tym pewien szczególny znak. A z kolei faryzeusze tutaj żądają znaku, który tam wtedy odrzucili. Po jednej stronie mamy właśnie ten opis, jak powiedziałem, tego świata demonów i tutaj podobnie taki opis znajdujemy w tym drugim fragmencie. Ale, co za chwilkę zobaczymy, dosyć istotnym jest to stwierdzenie, że na sądzie zostaną ci, którzy odrzucają poselstwo Jezusa, będą sądzeni. Nie będą sądzeni już nawet przez samego Jezusa, ale przeciwko nim będą stawali pewne osoby. I po jednej stronie będą względem faryzeuszy na sądzie stawać ci synowie faryzeuszy, czyli ich uczniowie, którzy dokonują również podobnych cudów, w sensie wyganiają demony, wyrzucają demony z ludzi. Będą waszymi sędziami, a po drugiej stronie jest informacja, że na sądzie przeciw temu pokoleniu ludzie z Niniwy przyjdą, tak, i potępią to pokolenie, ponieważ oni by w sposób adekwatny by odpowiedzieli, bo jak przyszedł Jonasz, no to się nawrócili, a tu jest jednak ktoś jeszcze większy.
i robi jeszcze większe rzeczy niż prorok Jonasz. No i tak samo królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, no bo ona przyszła właśnie słuchać mądrości Salomona, a tutaj oni odrzucają właśnie jeszcze kogoś większego niż Salomon. Dlaczego większego niż Jonasz i Salomon? Ponieważ właśnie Jezus też mówi, że jeżeli on wypędza demony słowem i przepraszam, Duchem Bożym, to znaczy, że z nim przyszło Królestwo Boże, więc to jest ktoś większy, ponieważ w nim i z nim przychodzi właśnie Boże Panowanie, Boże Królestwo. Ta nowa rzeczywistość, która była zapowiadana przez proroków, a która się właśnie urzeczywistnia w przyjściu Chrystusa. Okej, więc widzimy, że na pewno te dwa fragmenty są ze sobą mocno, mocno powiązane. Jeżeli mielibyśmy sobie przedstawić strukturę, to mielibyśmy we fragmentach na dole i na dole, u góry ideę właśnie, że faryzeusze atakują Jezusa, więc stają jakby przeciwko Jezusowi i Jezus im właśnie zarzuca, że jeżeli ktoś nie jest przeciwko, jest przeciwko mnie, to i kto nie zbiera ze mną, właśnie rozprasza, więc oni stają się niejako właśnie tymi, którzy są przeciwko Jezusowi przez to, co mówią. To, co jest tutaj na pomarańczowo, Jezus jakby pokazuje, w jaki sposób właśnie królestwo diabła nie może funkcjonować, bo byłoby to nielogiczne, bo królestwo takie, w którym szatan by szatana, czy diabeł diabła wypędzał, no to byłoby wewnętrznie skłócone, a takie królestwo się po prostu nie ostoi, więc nie jest to logiczne, ale działa to w ten sposób, tak? Kto może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże? Dopiero wtedy dom jego ograbi. Więc Jezus jakby pokazuje jako ten, który przychodzi i właśnie działa przeciwko diabłu i ma po prostu nad nim autorytet. Dlatego jest w stanie wypędzać demony. Nie dlatego, że czyni to mocą, czyjąś inną mocą, ale po prostu, że ma autorytet większy niż on i może wtedy właśnie dom zagrabić, w sensie wziąć na własność. W zasadzie w domyśle uwolnić tą osobę od tego gospodarza, w sensie tego, który w nim zamieszkuje teraz. Nie? Natomiast w samym środku mamy ideę, a jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie, dlatego oni będą waszymi sędziami. Lecz jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. I w samym centrum, jeżeli byśmy sobie to jeszcze rozpisali na mniejsze cząstki, to po bokach wychodzi nam, jeżeli ja przez ducha, przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, ale jeśli robię to mocą Ducha Bożego, tak? Czyli jakby Jezus mówi, wy uważacie tak, to w takim razie powiedzcie mi, jakim autorytetem, w jaki sposób robią to właśnie synowie, bo jeżeli ja tak robię, no to chyba również i oni, ale jeżeli tak, no to tak naprawdę oskarżacie ich, a wiecie, że tak nie jest, więc tacy właśnie będą waszymi sędziami. A po drugiej stronie, jeżeli jednak Duchem Bożym wypędzam złe duchy, to istotnie przyszło do was Boże Królestwo. Natomiast w samym centrum właśnie jest to, że ci synowie, ci uczniowie faryzeuszów, którzy właśnie dokonują podobnych czynów, jakie tutaj czyni Jezus, no to będą właśnie sędziami faryzeuszów w dniu sądu, tak? Więc oni będą ich oskarżycielami, ponieważ faryzeusze wiedzą po prostu, że to tak nie działa, bo nawet ich uczniowie to robią. Nawet ich uczniowie wypędzają demony. Okej. Po drugiej stronie mamy pytanie o krytykę pokolenia, które właśnie żąda znaku, a tutaj Jezus po drugiej stronie mówi, że z tym pokoleniem jeszcze będzie gorzej niż w pierwotnym, niż na początku, ponieważ właśnie nie odpowiedzą, odrzucą, zostaną niejako puści i ostatecznie ich stan będzie gorszy niż człowieka, w którym zamieszkało ostatecznie 7 demonów, a nie tylko jeden po jego wypędzeniu.
Natomiast w samym środku właśnie mamy tą ideę, że mieszkańcy Niniwy i także królowa z południa przyjdą na sądzie, aby wypowiedzieć się przeciwko temu pokoleniu, ponieważ oni na zwiastowanie czy to Salomona, czy Jonasza odpowiedzieli w sposób negatywny, a tu jest jednak właśnie ktoś jeszcze więcej niż Salomon. Więc dwa fragmenty paralelne mówiące o tym, że ktoś przyjdzie potępić właśnie tych, którzy odrzucają Jezusa, ale że jest ktoś w Jezusie, ktoś więcej niż Jonasz i Salomon, ponieważ w nim, jeżeli faktycznie Duch Boży, przez Ducha Bożego on wyrzuca demony, to w nim przyszło Królestwo Boże, dlatego on jest większy niż tamci. Okej, to mamy nasze cząstki A i A1 przerobione, czyli te idee właśnie, że zostaną potępieni przez określone osoby na sądzie, no i że Jezus jest właśnie kimś szczególnym. Natomiast w samym środku jest zapowiedź sądu i rozliczenia wypowiadane słowa. No i jeżeli byśmy sobie to znowu rozpisali, to pojawiają nam się takie idee na brzegach, czyli oskarżenie. Jezus mówi, że za pewne słowa zostaną ludzie po prostu potępieni i mówi, że bliźnierstwo przeciw niemu, bliźnierstwo będą odpuszczone ludziom, jeżeli wypowiedzą przeciw Synowi Człowieczemu. Za chwilę sobie powiemy, jakie bliźnierstwo może chodzić. Natomiast takie bliźnierstwo może zostać odpuszczone, lecz jeśli powie człowiek przeciwko Duchowi Świętemu coś, czyli wypowie jakieś słowa, nie będzie mu odpuszczone. I tutaj na samym końcu jest właśnie ta idea odpowiedzialności za wypowiadane słowa, że na podstawie słów można być uniewinnionym albo być potępionym, więc idea właśnie odpowiedzialności za wypowiadane słowa w jednym i drugim się pojawia. To, co chciałbym tutaj zarysować, bo to bardzo często jest jakby w jakichś tam dyskusjach poruszane, pojawia się to stwierdzenie, że nie może być odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. I to było sformułowanie, które należy rozumieć w kontekście kultury żydowskiej, w ramach której dzielono historię świata właśnie na dwa okresy. Na wiek obecny, wiek, w którym panuje cierpienie, śmierć, smutek, trud itd., itd. Ale wierzono, że kiedy Mesjasz przyjdzie, to nastanie wiek przyszły, czyli wiek po zmartwychwstaniu. I w którym właśnie już nie będzie tych wszystkich rzeczy, które nie były częścią pierwotnego Bożego porządku, czyli właśnie te cierpienia, choroby i wszystko inne. Więc Jezus jakby mówi, że ani w tym wieku przed przyjściem Mesjasza, ani po Jego przyjściu grzech przeciwko, czy bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie może zostać wybaczone. Pytanie, co to jest te bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu? W tym kontekście właśnie Jezus zostaje oskarżony przez faryzeuszów o współpracę z diabłem, czyli czyni to mocą Belzebuba, a czyni to mocą Ducha Świętego. I czyni rzecz, która była kojarzona właśnie, że Mesjasz będzie, że to będzie jeden ze znaków, który będzie towarzyszył Mesjaszowi. I pomimo tego, że oni wiedzieli, że to jest jeden ze znaków, który będzie charakteryzowała misję Mesjasza, to oni to odrzucają. Odrzucają jakby świadectwo Boga w tych czynach, które Jezus działa mocą Ducha Świętego, a które właśnie z którymi kojarzono Mesjasza. Więc to jest właśnie odrzucenie świadectwa Ducha Świętego i Boga w cudach, które czyni Jezus. I takie bluźnierstwo, czy słowo przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odrzucone, ponieważ wyraża właśnie to odrzucenie świadectwa Ducha Świętego. Natomiast co może oznaczać bluźnierstwo przeciwko Synowi Człowieczemu? Jakie bluźnierstwo może albo było wypowiadane, a które mogło zostać wybaczone? Może już dzisiaj mieliśmy jakieś bluźnierstwo, znaczy coś. Czy Jezus był określany nieprzychylnie względem żarłok, pijak, przyjaciel grzeszników, więc już jakieś słowa tam padały, bluźnierstwa przeciwko Jezusowi, właśnie, że jest żarłokiem i pijakiem, chociaż to nie było adekwatne do powiązania go z Belzebubem. Okej, no ale
wydaje się, że niezrozumienie tego, dlaczego Jezus czyni pewne rzeczy i atakowanie go ze względu właśnie na to, mogło być odpuszczone ostatecznie, tak? Natomiast odrzucenie właśnie świadectwa Ducha Świętego w tych znakach i cudach, czy świadectwa Boga w znakach i cudach, jednoznacznie wskazujących na to, że Jezus jest Mesjaszem, nie będzie odpuszczone. Później mamy obraz tego, czy może nie obraz, ale pewną zasadę, tak, że złe rodzi złe, dobre, z dobrego bierze się dobre, tak, więc mamy, że uznajcie, że drzewo jest dobre, wtedy i jego owoc jest, jeżeli drzewo jest dobre, to i owoc jest dobry, albo uznajcie, że drzewo jest złe, wtedy i owoc jego jest zły, bo z owocu poznaje się drzewo. A po drugiej stronie, dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. Czyli tak jak powiedziałem, zasada ze złego złe, z dobrego dobre. Natomiast w samym centrum mamy krytykę. Plemię żmijowe, jak wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią. I to, że wy wypowiadacie pewne określone słowa w moim kierunku, to tak naprawdę to świadczy o stanie słowa, jakie wypowiadacie, świadczą o stanie waszego serca. Więc jakby to tak naprawdę problem sięgła głębiej. A czy dzisiaj nie mieliśmy już czegoś o mówieniu? Właśnie? Albowiem przyszedł Jan, nie jadł, nie pił, a mówią, demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Więc o ile tam mieliśmy tylko powiedziane, że oni tak mówią, to w tym fragmencie jest jakby pokazane źródło, dlaczego oni dokonują takiej oceny. Bo tak naprawdę problem jest z ich wnętrzem, ich sercem, tak? Czyli w tym ośrodkiem wewnętrznym człowieka, w którym właśnie dokonuje się pewna refleksja, która jest związana z wolą, tak, dokonywaniem pewnych decyzji, tak. To właśnie ośrodek też refleksji nad różnymi kwestiami, tak. Na przykład jest mowa, że ludzie rozważają w swoim sercu nad słowem, więc no ich serce jest po prostu złe, tak? Ich serce jest złe. Wiemy po prostu już, czemu tak mówią o Jezusie i tak mówili też o Janie. Problem jest ich sercem. I co ciekawe, właśnie ten fragment tutaj stanowi myśl centralną, myśl najważniejszą tego całego elementu A2. Natomiast myślą centralną, czy najbardziej akcentowaną w elemencie A1, to było właśnie, co oni mówią, tak? Mówią, demona ma, żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A tutaj Jezus jakby tłumaczy, skąd te słowa wynikają, właśnie z tego, że ich mają problem ze swoim sercem, ich serce jest złe, jest skażone. Okej. Więc mamy już te dwa elementy, A1, A2. Teraz przejdziemy sobie do takich krótszych fragmentów elementu B1, B2, czyli objawienie Ojca i Syna, a także prawdziwa rodzina Jezusa. Przeczytam je. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. A gdy on jeszcze mówił do tłumu, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić, i rzekł mu ktoś, oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. A on odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział, któż jest moją matką i kto to bracia moi? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł, oto matka moja i bracia moi, albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Dwa fragmenty, które sparowałem, a uczyniłem to ze względu na to, że właśnie jest przytoczona relacja ojca i syna, więc Jezus ukazuje siebie jako syn Boga, syn Ojca w niebie, i któremu właśnie dane jest znać Ojca, i właśnie ta informacja, że Syna zna tylko Ojciec, czyli tak naprawdę poznał Syna tylko Ojciec,
ale tak samo ojca nikt nie poznał, tylko syn. Oraz właśnie ktoś więcej, o którym zaraz powiemy. Natomiast tutaj jest mowa, Jezus mówi coś takiego, mówi właśnie o ojcu swoim, tak? Więc mówi o tym, o kim mówił tutaj, do kogo się zwracał, bo w zasadzie tu jest pochwała, wysławianie właśnie Ojca Pana Nieba i Ziemi. I tu jest mowa właśnie o jakichś prostaczkach. Objawiłeś rzeczy, zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. I to się pojawia bezpośrednio po fragmencie o miastach, tak? Czyli Jezus krytykuje miasta, że nie pokutowały, pomimo tego, że były świadkami cudów i nie dostrzegły w tym czegoś, na co należało odpowiedzieć pokutą. Natomiast Jezus mówi, że jednak oprócz tego, że ogólnie nie jest za dobrze, to jednak są ci, którzy odpowiedzieli, tak? Którym zostało objawione właśnie, co tu się dzieje. I określa ich mianem prostaczków. Właśnie dzieci, tam jest chyba malutkie dzieci, dosłownie, albo nawet niemowlęta. Objawiły się niemowlętom, ludziom prostym, nie elitą, tak byśmy powiedzieli, ale właśnie prostym ludziom. No i tam jest też mowa o tym, że Jezus też objawia temu, komu chce objawić, więc domyślę właśnie tym prostaczkom. Natomiast po tej stronie pojawiają się ci prostaczkowie, czy nie? Bo jakby skutkiem objawienia, że Jezus dał poznać siebie, dał poznać te zakryte rzeczy, dał poznać Ojca, skutkiem jest tego to, że ktoś powinien się stać uczniem, tak? Czyli właśnie taki jest, dotyczy to właśnie uczniów. Więc ci prostaczkowie pojawiają się tutaj właśnie, kiedy Jezus na nich wskazuje właśnie oni są Jego bliskimi. Tak? Ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, ten jest bratem, siostrą, matką i wskazuje tutaj na uczniów, czyli tych, którzy Go poznali, którzy za Nim poszli i którzy teraz pełnią właśnie wolę Ojca. Więc o jaki rodzaj też poznania tutaj chodzi? Czy chodzi o jakieś takie intelektualne poznanie, że oni tylko wiedzieli, że to jest właśnie Mesjasz, że istnieje Bóg? Czy jest tym właśnie jakaś idea głębsza poznania? Relacji, tak? Bliskości, więzi, tak? Poznanie czyjegoś charakteru, tak? Nie wystarczy powiedzieć, że znam moją żonę, mówiąc, że ja znam moją żonę, to ja mówię przez to, że ja znam ją, w sensie znam jej charakter, znam jej potrzeby, jej myśli i tak dalej. Wspólnotę, tak? Mamy. Wspólnota wiary. Tak, tak. Bo tutaj widać też w tym, że zostawia z boku zupełnie biologię, prawda? Tak. I przenosi to właśnie na wspólnotę. W wymiarze duchowym, wewnętrznym, nie? Wiary. Mhm. Czyli chodzi tu o poznanie Boga jako osoby oraz Jego właśnie charakteru, czyli jaki jest Bóg. I w zasadzie w misji Jezusa jest ukazane właśnie to, jaki jest Bóg, czego oczekuje od człowieka i jaki charakter człowieka podoba się Bogu, więc Jezus jest właśnie tego typu osobą, która czyni zgodnie z wolą Ojca i objawia przez to też właśnie Boży charakter. Ale osobiste poznanie Boga, zrozumienie Jego charakteru powinno następnie przełożyć się właśnie na sposób życia, odbijanie swym życiem charakteru Ojca. Tak? Więc możemy powiedzieć coś takiego, że, a tutaj może jeszcze sobie powiemy o akcencie, że w tym pierwszym fragmencie akcent pada właśnie na tych, którym ojciec i syn zgodnie ze swą wolą objawiają pewne rzeczy. Natomiast tutaj właśnie jest akcent na tych, którzy są prawdziwą rodziną Jezusa, czyli Jezus wskazuje na uczniów, czyli tych, którzy pełnią wolę Ojca. Więc można powiedzieć, że poznanie Ojca i Syna powinno ostatecznie właśnie doprowadzić do tego, że człowiek, który poznał, pełni właśnie wolę Ojca. Poznanie Ojca prowadzi do wypełnienia Jego woli. Będzie tam są określenia jako prostaczkowie, że niby te niemowlęta czy małe dzieci, a z drugiej strony jakby w tych akcentach, które pokazałeś, jest pokazane, że to jakby
formację tych ludzi przez objawienie i poznanie. Czyli oni są niedojrzali w sensie w swoim, ale poddają się Bogu, tak? Więc jakby te niemowlęta zostają włączone do rodziny, tak? Zostają przyjęte jako właśnie synowie, czy tam bracia, jako dzieci, ale są, mają właśnie tego ojca, tak? Jest, stają się braćmi, siostrami, ale wraz z Chrystusem, który właśnie ma ojca w niebie, tak? Czyli jako stają się częścią rodziny. To jest jakby, widać jakby progres między ze stanu jakby bycia małym dzieckiem do bycia bratem, siostrą. Ale właśnie w wypełnianiu woli, nie? Czyli po prostu poznanie, dorastanie i jakby relacja zupełnie na innym poziomie, która się dokonuje przez czynienie woli. Mhm. Więc Jezus jakby też w ramach swojego nauczania pokazuje coś takiego właśnie. Pokazuje, jaki jest Bóg i jakby wskazuje, że tacy powinni być również uczniowie, tak? Inni. Warto wspomnieć, że jakbyśmy popatrzyli na list Jana, list miłości, mówimy, mhm. nie? Ale tam jest bardzo wyraźnie. Na czym polega miłość do Boga? Się przestrzega jego przekazań. Tak. To nie są tylko emocjonalny stan z Bogiem, ale on musi koncentrować. Czyli bliskość z Bogiem skutkuje tym, że człowiek zaczyna w sposób adekwatny żyć. Czyli tak jak powiedziałem, odbija niejako swoim życiem charakter tego, którego poznał. Zaczyna odbijać charakter Boga. Jezus właśnie nawet w nauczaniu właśnie wykorzystuje tą ideę, że miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego schodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Więc jeżeli On nie czyni różnicy, tak, czyni dobrze i tym, tak, i wy bądźcie jacy jak ojciec. Bądźcie wtedy doskonali, jak ojciec wasz niebieski jest doskonały. Więc poznanie tego, jaki jest Bóg, jaki jest jego charakter, powinno też mieć wpływ na to, jak my żyjemy i naśladujemy po prostu naszym życiem charakter Boga Ojca, który jest w niebie. Dobra. Więc mamy za sobą te fragmenty A1 naszej całej sekwencji, więc o ile te elementy A1, A2 czynią taką warstwę pokazującą nam właśnie, że niestety pokolenie odrzuciło Jezusa, to jednocześnie w tych elementach akcentowanych, czyli, tak, bo to jest struktura równoległa i te akcenty padają na te drugie elementy. Więc Jezus jakby pokazuje, że jednak są tacy, którzy odpowiedzieli w sposób właściwy, którym zostało objawione, tak, kim jest Jezus, poszli za Nim i wypełniają teraz właśnie wolę Ojca. Tak? Więc można to tak troszeczkę podsumować takimi słowami z Ewangelii Jana, że do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się właśnie dziećmi Bożymi, tymi, którym właśnie wypełniają też wolę Ojca, odbijają jego charakter w swoim życiu. Dobra, więc mamy ten fragment A i A1 za nami. Teraz będziemy, jeszcze takie podsumowanie, czyli mamy tutaj negatywną ocenę pokolenia, do którego przyszedł Jezus, ale z drugiej strony właśnie ukazanie szczególnej pozycji uczniów, jako będących w bliskiej relacji względem Ojca i Syna. Tym, którym zostało dane objawienie, tym, którzy są właśnie częścią rodziny, są braćmi, siostrami Jezusa, tymi, którzy wypełniają wolę Ojca. Teraz przejdziemy do dwóch krótszych już zdecydowanie fragmentów, więc bliżej mamy już do tej końca tej sekwencji B1 niż dalej. Teraz już zostały nam takie króciutkie fragmenty. Wezwanie do utrudzonych i Jezus sługą Pańskim. Teraz będziemy takimi fragmentami się zajmować. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. I szło za nim wielu i uzdrowił ich wszystkich i przekazał im, aby go nie ujawniali, żeby się wypełniło, co powiedziane przez proroka Izajasza w słowach.
Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, którego dusza moja ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on ogłosi narodom sprawiedliwość. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie i lnu tlejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, a w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Więc dwa fragmenty. Jeden fragment wezwania właśnie do, jak to Jezus określa, do utrudzonych i spracowanych i obciążonych, a drugi Jezus zostaje ukazany jako ten, który wypełnia proroctwo z księgi Izajasza, że to jest właśnie ten, którego zapowiadał Izajasz, który będzie się cechował pewnymi określonymi rzeczami, które właśnie mają miejsce w jego służbie. Jeżeli byśmy sobie zobaczyli znowu, jakie są elementy wspólne, no to Jezus zaprasza właśnie, przyjdźcie do mnie wszyscy, a to już tutaj zanim wielu właśnie poszło, tak? Mieli znaleźć właśnie swoje... Aha, tu jest mowa o tych, którzy jesteście spracowani i obciążeni, czyli ktoś, kto jest w jakimś stanie takim trudnym, tak? Właśnie obciążenie, słabość, tak? Natomiast tutaj Jezus jest określony jako ten, który trzcinej nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego się nie zagasi. Len tlejący jako coś słabego, krucha, trzcina nadłamana jako coś kruchego. Natomiast tutaj Jezus właśnie wzywa, którzy są właśnie tacy słabi, nadłamani, aby do Niego przyszli. Jest powiedziane, że da im ukojenia, a tu, że ich wszystkich właśnie, którzy do Niego przyszli, uzdrowił. Kolejna myśl, że jest... Mieli się od Niego uczyć, że jest cichy i pokornego serca, natomiast tutaj w Księdze Izajasza Mesjasz jest zapowiadany, czy sługa Pański jest zapowiadany jako ten, który nie będzie właśnie się spierał, nie będzie krzyczał, nikt na ulicach nie usłyszy Jego głosu, więc jest w tym jakaś pewna pokora, nie szukanie właśnie poklasku, więc jakaś właśnie pokora, cichość. Znalezienie, ukojenie dla dusz waszych, Jezus zapewnia, że znajdą u Niego, a tutaj, że w Jego imieniu narody będą pokładać nadzieję, że w Nim właśnie będą mogli położyć jakieś swoją ufność i znaleźć właśnie te ukojenie. Tak? Natomiast najważniejsze, to co mi się wydaje, to właśnie ta idea wezwania do wzięcia jarzma i uczenia się od Chrystusa, pewne właśnie wezwanie, tak naprawdę to wezwanie do utrudzonych ostatecznie się okazuje, że jest wezwaniem właśnie do uczenia się pewnej postawy od Chrystusa. I On jest właśnie tym, który ogłosi narodom sprawiedliwość. I na naszym pierwszym wykładzie, jak mówiliśmy sobie właśnie o tej idei sprawiedliwości w Ewangelii Mateusza, to mówiliśmy sobie, że właśnie Jezus jest tym, który ogłasza, czy też właśnie objawia, czym jest prawdziwa sprawiedliwość narodom. I objawia to poprzez swój własny przykład. Dlatego mówi, uczcie się, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Więc pokazuje właśnie, czym charakteryzuje się człowiek sprawiedliwy, czyli ten, który podoba się Bogu. I właśnie charakteryzuje się taką postawą, jaką charakteryzuje się Chrystus. Cichością, pokornym sercem, nie szukaniem też rozgłosu. Jeżeli mielibyśmy sobie zobaczyć, jak te fragmenty są znowu zbudowane. W pierwszym zdaniu Jezus zachęca, aby wszyscy do Niego poszli, którzy są spracowani i obciążeni. I Jezus zapewnia właśnie, że znajdą u Niego ukojenie. Natomiast przy końcu jest zapewnienie, że znajdą ukojenie właśnie dla dusz. Więc ta idea ukojenia, znalezienia, wytchnienia u Niego zostaje tutaj powtórzona. No i mamy też powtórzenie idea jarzma. Tak? Weźcie na siebie moje jarzmo, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Czym jest jarzmo waszym zdaniem, o którym Jezus tutaj mówi? Bo Jezus mówi, żeby wziąć to jarzmo na siebie, ale czym jest jarzmo? Wysiłek. Okej, okay, no jarzmo kojarzymy z trudem jakimś, wysiłkiem, nie? Pełnieniem woli Boga. Bycie cichym i pokornego serca jak Pan. Mhm. Ale tu się pojawiło, że z pełnieniem woli Boga, tak? W pewnym sensie takim zniewoleniem. Tak, w pewnym sensie poddaniem się, tak? W takim uniżeniu i wypełnianiu właśnie... Byciem sługą w jakimś sensie, tak? Bo czym było jarzmo ogólnie?
na zwierzęta, które służyły człowiekowi ku konkretnym celom, tak? Tam do pracy. Więc Jezus jakby mówi coś takiego. Jezus jakby jest właśnie ukazany w tym drugim fragmencie jako kto? Jako sługa Jahwe, który pełni właśnie wolę Boga, który podoba się Bogu, czyli właśnie ta idea służby jest pokazana, służenie Bogu. I teraz Jezus mówi, uczcie się ode mnie, weźcie właśnie taki przykład ze mnie, weźcie takie jarzmo, jakie ja noszę, taką służbę, jaką ja pełnię względem Boga. Ale właśnie w tej samej Ewangelii będziemy mieć ideę jarzma, którą nakładają na innych i brzemion, które nakładają faryzeusze na ludzi, nie? Czyli właśnie przez kolejne przykazania, takie wynikające z tradycji, kolejne jakby obostrzenia, których powinni przestrzegać. Więc w zasadzie Jezus to określa, że są to ciężary, które właśnie innym nakazują. Innym nakazują wypełniać, więc nakładają na ludzi brzemiona nie do udźwignięcia. Więc w zasadzie coś właśnie, co przytłacza ludzi, przygniata, a sami tego nie wypełniają. Natomiast Jezus jest właśnie tym, który przyjął pewne jarzmo, postawy służby, ale która będzie lekka, miła. Właśnie ze względu na to, że to nie jest kolejne jakieś tam nakazy, które trzeba spełnić, tylko jest to pewna postawa właśnie uniżenia, cichości, pokornego serca, czyli postawa właśnie uniżenia względem Boga, ale wyrażająca się też w uniżeniu względem innych ludzi i wyrażająca się właśnie w postawie miłości, miłosierdzia względem nich. Nie? Wzorce, mm-hmm. pobożności, oceny różnych środowisk, jakichś postaw, to w tym momencie, kiedy Jezus mówi o postawie swojej jako sługi Pana, ale sługi, który jest z jednej strony i pokorny, i miłosierny, to wchodzi w jakiś sposób w pewne zderzenie z tymi oczekiwaniami typowymi, mm-hmm. zlansowanymi przez przywódców, i nagle po prostu on może powiedzieć o tym, co on proponuje, jako o pewnym brzemieniu, bo ktoś mm-hmm. musi jakby przewalczyć swoje normalnie wyniesione z kultury sposoby odnoszenia się do innych. Czyli trud jakby wynikający z tego, że jest to jakby trudne do przyjęcia dla nich, ich wyobrażeniom. I trudne jakby do zastosowania, mm-hmm. odruchy mają inne, tak? Mają po prostu chcieliby funkcjonować w ramach swojego wypracowanego jakby danego profilu. Oceny, reakcji, mm-hmm. sądów, osądzania innych mm-hmm. i reakcja wobec tych środowisk, które uważają, że po prostu, więc może to być ciekawe, że po prostu Jezus mówi o języku brzemienia, chociaż mówi o czymś pozytywnym, tak? Mm-hmm. Mówi na przykład o pokorze, o miłosierdziu, Bo to się jakby też wiąże z tą ideą właśnie sprawiedliwości. Czym dla jednych była sprawiedliwość, jakiej sprawiedliwości właśnie mówi Jezus, nie? Dla jednych sprawiedliwość to było wypełnienie prawa w takim bardzo, przynajmniej dla części, jakiejś części, takie rygorystyczne wypełnienie przepisów prawa, tak? Odhaczone. A Jezus tutaj raczej pokazuje, że sprawiedliwością jest pewna właśnie postawa życia, która w prawie też została ukazana jako pewna podstawa, nie? Że właśnie miłość do Boga i miłość do bliźniego. Nie? Więc to, tym jest właśnie sprawiedliwość, którą ukazuje Chrystus na kartach Ewangelii Mateusza. I to jest właśnie to jarzmo, którą właśnie ta postawa, którą powinni przyjąć Jego uczniowie. Ci, którzy zostają zaproszeni, żeby do Niego przyjść i otrzymać właśnie też u Niego ukojenie. Są wezwani do... To jarzmo daje też uwolnienie. W jakim sensie? Tak. Tak, i to też pojawi nam się w Ewangelii Mateusza, że właśnie przyjęcie pewnej postawy względem innych ludzi sprawi, że my też doświadczamy pewnego pozytywnego aspektu. Mhm. Walczą o pozycję. Tak, Mateusz bardzo konsekwentnie właśnie buduje ten kontrast, tak, między Jezusem a liderami żydowskimi, tak, właśnie, którzy czynią pewne rzeczy, aby ludziom się
pokazać, żeby ludzie ich widzieli, żeby właśnie budować jakąś swoją pozycję w społeczeństwie, czyli właśnie siebie wywyższyć, a Jezus jest właśnie tym, który jest uniżony, czyni po prostu miłosierdzie względem innych ludzi i nawet w tym drugim fragmencie mówił, żeby oni mnie nie rozpowiadali, nie? Więc nie czyni tego dla poklasku innych, nie? Myślę, że warto na jeszcze jeden drobny aspekt uwagę, bo jarzmo pojawia się z trudem, tak. Z wysiłkiem, pozorem, nie? I ten tekst kładzie nacisk na motywację. Na to żaden trud wykonywany w miłości nie będzie ciężarem. Jeśli mam trud, żeby ciężary dźwigać, tylko żeby dźwigać, no to się bezstraszny męczy. Mm-hmm. A jeśli jest wysiłek z właściwej pobudki, no to on nie jest ciężarem. Matka, która się krząta nad dzieckiem, to ma stać to ciężar. A to nie ciężar, to jej dziecko. Mm-hmm. To nie jest ciężar. Więc tutaj też idziemy do Jezusa, będąc w bliskiej relacji z Bogiem, z Chrystusem i mamy coś zrobić. To nie jest ciężar. Raz, że jestem w partnerstwie z Jezusem, który jest tym wsparciem do tego dzieła, bo on nie tylko zleca coś do zrobienia, ale wyposaża, wspiera, pomaga, mm-hmm. nie? I mam pobudkę miłości, nie? Po prostu tak. Pobudka miłości jak jest, no to człowiek jest gotowy naprawdę do wielkich poświęceń. Z powodu miłości człowiek jest właśnie skłonny do poświęceń, nie? Znaczy, chodziło o to, że zakładano dwóm wołom, nie? Ale czemu ono miało służyć? Ten ktoś, kto je zakładał, żeby co? Żeby je założyć? Żeby miało ciężar? Nie, żeby wykonały pracę. Żeby były sterowane. Mhm. Okej. No dlatego powiedzieliśmy sobie, że w tym się mieści pewna idea służby, że wykonywania czyjejś woli, prowadzenia się przez kogoś, nie? Wykonywania właśnie czyjejś woli. Czyli w zasadzie mieliśmy tam w tej warstwie wcześniejszej akcent na tych, którzy pełnią wolę Ojca, a teraz Jezus właśnie mówi, że wypełnieniem woli Ojca w jakimś sensie jest właśnie naśladowanie w jego postawie, nie? Cichości, pokornego serca, a po drugiej stronie będziemy mieli właśnie ten fragment z Izajasza, ale jeszcze sobie zaraz za nim powiemy, jak on jest zbudowany. Tam się pojawia taka idea, że Jezus uzdrowił ich wszystkich i przekazał im, aby go nie ujawniali, tak? Czyli jest opis sceny, a później takie stwierdzenie, aby się wypełniło, co wypowiedziane przez proroka Izajasza w słowach. W jaki sposób właśnie to, co się dzieje tutaj, jest wypełnieniem tego, co było zapowiedziane przez Izajasza? Bo to jest takie logiczne, tak? Że coś się dzieje, aby się... Jest taka logika pokazana, tak? Że coś się dzieje, aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, więc w jaki sensie to, co się dzieje, jest wypełnieniem? No tak, ale z jakiegoś żeby go nie ujawnili. Ujawniali, okej. Okay. Aby się wypełniło. No. Więc to nie ujawnianie się, jakby czyli jest... jaka część z tego tutaj jest... Z 19. Nie będzie się wspierał i nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Więc co w tym jakby tej zapowiedzi Izajasza się mieści? Czy jakby jaka idea jest wyrażona waszym zdaniem? Bez rozgłosu, bez poklasku, okej. Okay. Czyli jeżeli mamy... Czyli możemy zakładać, że jeżeli jest fragment z Izajasza przytoczony i wiemy, że jakaś konkretna cząstka z tego się jest wypełnieniem tego, co się dzieje, to takie troszeczkę może nie tyle ćwiczenie, co takie założenie jakby z hebrajskiej retoryki biblijnej, że ten jakby aspekt przynajmniej w jakimś miejscu będzie akcentowany, tak? To jest właśnie ważne dla autora, że on nie będzie krzyczał, nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego, czyli nie będzie właśnie tym, który szuka poklasku. Przedstawmy sobie zatem teraz tą strukturę, tak? Więc mamy ideę, że
Jezus uzdrowił wszystkich i przekazał, aby im nie, ich nie ujawniali. Tutaj po tej drugiej stronie właśnie będzie, nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy jego głosu. Tam zaznaczyłem troszeczkę więcej od tych słów, złożę na niego ducha mego, ponieważ to całościowo tworzy jeszcze pewną wewnętrzną strukturę. Natomiast w środku wyszło mi w werset 17 i 18, żeby właśnie się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. I to wyszło mi właśnie w tym elemencie akcentowanym najbardziej. Oto sługa mój, którego, czyli ten, który jest wybrany i ten, który się Bogu podoba. Tak? Czyli jest jakby pokazany jako pewien wzór, tak? Wzór, który podoba się właśnie samemu Jahwe i jest to właśnie jego sługa. Natomiast po drugiej stronie mamy tę ideę właśnie, że on ogłosi narodom sprawiedliwość, ale z drugiej strony narody pokładać będą nadzieję właśnie w nim i on doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. On ogłosi narodom sprawiedliwością, doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, a w jego imieniu narody pokładać będą nadzieję. Więc znowu byśmy mogli tutaj strukturę taką mikro pokazać właśnie, że w samym centrum jest właśnie ta idea, o której to się jakby tutaj wypełnia, tak? Przykazał im, aby go nie ujawniali, ponieważ nikt nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał, nikt na ulicach nie usłyszy jego głosu. Czyli nie będzie tego czynił dla poklasku, tylko będzie właśnie uniżony sługą, którym Bóg ma upodobanie. Więc widzimy, że ten, którego mamy właśnie, który wzywa nas do naśladowania tej postawy cichości, postawy pokornego serca, jest właśnie tym, który jest w oczach Boga umiłowany i właśnie w którym Bóg ma upodobanie. Dlatego myślę, że czyli jest pokazany jako ten, którego jego aprobuje Bóg. Nie? Czyli my mamy w związku z tym naśladować jego postawę, ponieważ taka postawa podoba się właśnie Bogu. Okej. Tutaj padła takie padło stwierdzenie, że ten konflikt z faryzeuszami się coraz bardziej gdzieś pogłębia, nie? Więc o ile tutaj właśnie mieliśmy pokazanego Jezusa z pewną określoną postawą, który jest cichy i pokornym sługą Jahwe, który ukazuje właśnie, czym jest prawdziwa sprawiedliwość, czy właśnie w tej postawie cichości i pokorze, czyli ukazuje sprawiedliwość narodom oraz wzywa właśnie do naśladowania swojej postawy innych. Tak teraz w kolejnych wersetach właśnie będzie pokazana pewna znowu właśnie pewien konflikt, znowu pewna polaryzacja między Jezusem a faryzeuszami. Więc Jezus tutaj mówi o swoim zrozumieniu niejako właśnie, co to znaczy to jarzmo, ta służba Bogu. Natomiast tutaj właśnie będzie pokazany już konflikt, jak faryzeusze rozumieją pewne rzeczy, a jak widzi to Jezus. Więc mamy teraz fragmenty właśnie dotyczące szabatu. Pierwszy o zrywaniu kłosów w szabat, drugi o kwestii uzdrowienia, czy można w trakcie szabatu uzdrowić. Więc dwie sceny przywołujące właśnie faryzeuszów, którzy stają w opozycji do Jezusa i zadają mu pewne pytania i zarzucają mu pewne rzeczy. Druga kwestia właśnie, że dzieje się to w szabat i dotyczy, pojawia się jakby pytanie odnośnie tego, co można w szabat robić. Czy można zrywać te kłosy w szabat, czy nie można, co właśnie uważają faryzeusze. Albo czy też, jak zadają pytanie Jezusowi faryzeuszy, czy można w szabat uzdrowić człowieka. Jezus mówi, że wręcz dobrze jest to czynić. Więc oba te fragmenty dotykając kwestii, czy coś w szabat można, czy jest to zabronione. No i dzieje się to oczywiście, jedna i druga scena w szabat, nawet w ten sam szabat, tego samego dnia. No i ukazana jest też pewna idea w większości, że coś jest większe od czegoś, tak? Bo z jednej strony będziemy mieli jakąś taką ideę, o której sobie zaraz powiemy. Mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia, coś bardziej istotnego,
A tutaj Jezus mówi o wartości człowieka, że człowiek jest więcej warty niż owca. Więc teraz pytanie, co kryje się przede wszystkim pod tym pojęciem, że coś jest większe niż świątynia? Ale to musimy sobie oczywiście ten fragment znowu rozkodować na mniejsze, na strukturę, tak żeby nam to troszeczkę może ułatwiło. W elemencie tym pierwszym pojawia się właśnie idea, że faryzeusze przychodzą i oskarżają uczniów uczniów Jezusa, że czynią to, czego czynić nie wolno, czyli oskarżają ich o przekroczenie prawa, czyli winę przekroczenia prawa. Natomiast po drugiej stronie Jezus stwierdza, że jeżeli by się coś tam byłoby właściwe zrozumienie, to nie byłoby takiej sytuacji. Nie potępialiby właśnie niewinnych. Więc Jezus jakby stwierdza, że to oskarżenie względem uczniów jest niewłaściwe, że są niewinni. A dlaczego są niewinni? Tłumaczy właśnie w samym centrum, przytaczając, i to podzieliłem na takie dwie mniejsze części, B i B1. W cząstce B Jezus przytacza dwa przykłady z prawa. Czyli przytacza argument, z którym faryzeusze będą musieli się zgodzić, no bo aprobują prawo, tak, przestrzegają prawa, Stary Testament, mówiąc ogólniej. Więc Jezus im mówi, czy nie czytaliście zatem? I przytacza dwa przykłady. Jeden z życia Dawida, który będąc głodnym wszedł do domu Bożego, czyli do świątyni i jadł chleby pokładne, które były przeznaczone wyłącznie dla kapłanów. A więc Jezus mówi, że już nawet w Starym Testamencie bywały takie sytuacje, w których słudzy Boga szli i robili coś, co na co dzień było zabronione, ale właśnie była określona sytuacja, która to usprawiedliwiała. Podobnie możecie czytać właśnie w zakonie, w prawie, że i w sabat kapłani świątyni naruszają sabat, czyli wykonują pracę, składają ofiary, ale są w tym, czyli pełnią służbę świątynną, ale są w tym bezwinni. Czyli wykonują pracę, która jest w tym momencie jakby, czy też przykazania związane z tą służbą świątynią były przykazami ważniejszymi od przykazań związanych właśnie z odpocznieniem, czy odpoczynkiem szabatnim. Więc Jezus mówi, że już wiecie z samego Starego Testamentu, że są pewne sytuacje, w których jedne przykazania zostają może nie tyle zniesione, co mają mniejszą rangę niż inne, tak? Wynikające z danej sytuacji, niż dana sytuacja. I dlatego te przykłady zostają później, są taką podstawą do tego, co Jezus mówi tutaj. Mówię wam, że tu jest coś większego niż świątynia, i gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia chce, a nie ofiary. Czyli Jezus pokazuje, że zrozumcie teraz, z czym mamy tutaj do czynienia. Tak? Jeżeli oni mogli dokonać pewnych rzeczy, pomimo że były teoretycznie zakazane, to tutaj mamy sytuację, w której Jezus przytacza właśnie też słowa z Księgi Ozeasza, które już były przetoczone w innym fragmencie, kiedy Jezus właśnie siadał z celnikami i grzesznikami, gdzie znowu był zarzut w stosunku do Niego. Natomiast tutaj Jezus mówi, że tu jest coś większego niż świątynia. Czyli oni mogli ze względu na służbę świątynną złamać teoretycznie przykazania naruszenia przykazania dotyczące odpoczynku w szabat. A tu jest jeszcze coś nawet większego niż oni robili. Ale właśnie czym jest to coś większego? Kapłani mogli naruszyć jakby szabat ze względu na służbę świątynią, a tu jest jeszcze nawet coś większego niż świątynia. Ja bym poszedł dalej. Jeśli jest coś większego niż świątynia, no to też jest coś większego niż kapłani. Czyli skoro po prostu kapłani mogli po prostu naruszać, czy nawet profanować dosłownie szabat, nie? I być bez winy, no to tym bardziej uczniowie po prostu... Znaczy oni nie profanowali szabatu, oni robili coś ważniejszego niż sam kwestia nakazu odpoczynku, nie? No. Więc moje pytanie właśnie, czym jest to coś większego? Świątynia zawsze obrazowała Chrystusa. Zburzcie to świątynię, a ja ją w 3 dni odbuduję. A mówi o świątyni ciało. Pytanie, czy Jezus mówi tutaj o sobie? Tak, że On jest Panem Szabatu.
No może tak. Dawid też w tym B. On też obrazował. Był typem. No, jeżeli byśmy takie zrozumieli, jeżeli byśmy tak to schodkowo przedstawili, to tym, co jest większe niż świątynia, jest miłosierdzie. Uosobione jakoś. W sensie, bo świątynia jakby tutaj uosabia właśnie służbę świątynną, nie? Więc miłosierdzie do drugiego człowieka jest czymś większym, więc oni widzą, że ktoś jest głodny, że ktoś... a oni w zasadzie, no właśnie, mają zarzut względem zarzut względem uczniów Jezusa, że oni posilają siebie w szabat, czyli są głodni i w rozumieniu faryzeuszy mają zostać głodni w szabat. Szedłem w kierunku uosobienia, bo jak mamy wcześniejsze fragmenty, tu jest coś więcej niż Jona, tak, tu jest coś tak, więcej niż Salomon. Tu jest coś więcej niż świątynia. To gdzieś ja wiem, zwykle się tak idzie właśnie w tym kierunku, ale pytanie właśnie, czy Jezus w tym fragmencie nie stara się pokazać właśnie, ale że... Ale aspektu swojej misji, jakby, że ja bym nie wykluczał tych dwóch rzeczy ze sobą, nie? Bo jeśli miłosierdzie jest tym akcentem jego misji, to przed, no ja rozumiem to w ten sposób, że to, przed czym faryzeusze stoją w tym momencie, czyli okazania miłosierdzia względem potrzebującego, który akurat w tym momencie są głodni uczniowie, oni wręcz czynią im zarzut, że robią coś złego, a powinni właśnie wykazać względem nich pewne miłosierdzie, zwłaszcza, że jest szabat i że uczniowie powinni doświadczyć pewnego wytchnienia właśnie w szabat, a doświadczają głodu. Więc Jezus jakby pokazuje faryzeuszom, że powinni uczynić właśnie miłosierdzie względem uczniów potrzebującym, nie? Bo uczniowie tutaj pojawiają się jako potrzebujący. Tak, tak. Albo ktoś to rozumie, albo ktoś tego nie rozumie. Słucham cię. W tym momencie po prostu on, gdyby oni to dostrzegli, to by ich nie potępiali. Aha. Ale nie dostrzegają tego. Ja bym był za tym uosobieniem, tak jak Krzysztof tutaj sugeruje, bo to już można wrócić do tego wcześniejszego fragmentu, kiedy tutaj zwróciłeś uwagę na to, że Jezus nie chciał, żeby oni mówili, kim on jest, tak? A tutaj widać też pewne takie zestopniowanie, tak jak Jezus powoli objawia swoją, kim jest, stopniowo, tak? To tak samo jest ta droga przez świątynię, tak? Tyle, że tutaj... Stopniowo ogranicza się ilość ludzi, która może dojść do końca, prawda? A tutaj jest podobna droga, pokazana. Ja bym się... Nie chcę, żeby mówił od razu wszystko. I Piotrowi mówi, ty tego nie mogłeś wiedzieć, to ci objawił Bóg. Mm-hmm. Jedynie co się właśnie zastanawiam, czy właśnie ta zasada, którą oni mieli tutaj zdaniem Jezusa wykazać, czyli właśnie okazać miłosierdzie, to jest coś nowego, który przychodzi w Jezusie, czy jest jednak czymś bardziej, czy jest jednak czymś wcześniejszym, co po prostu Jezus prezentuje w swojej misji, nie? No to oczywiście. Przez przykłady. Natomiast tutaj mi się wydaje, że Jezus nie daje w tej argumentacji, że teraz przyszło coś szczególnego w związku z czym oni mają okazać miłosierdzie, tylko właśnie miłosierdzie samo w sobie jest większe niż świątynia, dlatego oni powinni... Na przykład miłosierdzia, zresztą to trochę inaczej pociągnę, że przykład miłosierdzia to jest właśnie to, co zrobili kapłani, jak przyszedł do nich Dawid. Nie, bo oni chleby pokładne po prostu Oni zrozumieli. Oni nie zrozumieli, o co chodzi, tak? Podzielili się... Tak. No to oni okazali miłosierdzie Dawidowi i dali Dawidowi te chleby, nie? Dokładnie. Ja bym to właśnie powiązał z miłosierdzia, a nie ofiarnie. Mhm. I mam taką uwagę, bo próba teraz jakby pójść w kierunku uosobienia tego, co jest większe, a co nie, to zawsze musimy zwrócić uwagę tak, że kiedy Łukasz pokazuje nam pewne granice fragmentów, to czasami trzeba zrozumieć, że po prostu pomiędzy fragmentami zachodzi czasami po prostu przesunięcie głównego tematu, na którym się one skupiają i one nie muszą, używają nawet podobnych fraz, koniecznie jakby nawiązywać między sobą do tych samych, jakby za każdym razem tych samych rzeczy. I wydaje się, że tutaj jakby jest tak, ta ciężkość tego fragmentu, to przynajmniej tak jak widzę, jak to Łukasz pokazał, że przede wszystkim mówi, to jest reakcja na postawę liderów, którzy odnoszą się do tradycji, oskarżają, a wręcz potępiają uczniów za coś, za co samo jakby pisma po prostu ichniejsze pokazują, że zdarzały się przykłady, że byli tacy, którzy zrozumieli, że na
należy się zachować w takich określonych sytuacjach inaczej. I w tym momencie charakter Boga, w tym momencie to musimy powiedzieć, że to miłosierdzie to jest jakby powiązane konkretnie z Bogiem, tak? Z działaniami, jakie podejmuje sam Bóg i który potem Chrystus staje się... Tego, czego wymaga przede wszystkim, nie? Chrystus uosobieniem. Tak, Chrystus staje się uosobieniem tego. Jakby naczelnym przykładem sam Bóg, ale w tym momencie wydaje mi się, że ja bym po prostu jakby za pomysłem, nie ma, że w tym momencie chodzi o to, że dochodzi do rywalizacji wartości, tak? Trzy tradycje, które sobie jakby wytworzyli i rozbudowali i w tym momencie takie rygorystyczne podejście do prawa, czy też właśnie to, co podpowiada charakter Boga. Czyli podejście jakby do drugiego człowieka jest ważniejsze niż zewnętrzne formy pobożnościowe w tym sensie. Ale ani miłosierny samodzielnie dźwigać jarzma, ani samodzielnie być miłosierni, jeśli nie mamy Pana Jezusa Chrystusa, więc to jest oddzielenie, to nie możemy tego rozumieć. No zgadza się, no natomiast... Jedno drugiego nie wyklucza, to co tutaj Marek mówił, jak najbardziej, ale to nie wyklucza tego stworzenia. Ja oczywiście, dlatego że ja idę akurat za... Dlatego, że dlaczego ja idę właśnie w tym kierunku, że jednak to chodzi o to miłosierdzie jako coś większego niż świątynia, wynika też z tego, jak zbudowany jest ten drugi paralelny fragment, uzdrowienie w szabat. Jakbyśmy sobie teraz jego przeanalizowali, ten fragment. Czyli mamy ideę, że Jezus gdzieś przyszedł i odszedł stąd i przyszedł do synagogi, a na dole, że faryzeusze wytrzedłszy, a później znowu, że Jezus odszedł znowu z tego miejsca tutaj. Nie? Więc idea przyjścia i odejścia. Później jest informacja, że w tej synagodze był człowiek, który miał uschłą rękę, a po drugiej stronie Jezus uzdrawia tego człowieka i jest informacja o tym, że ta ręka stała się zdrowa jak druga, czyli ktoś był chory, stał się zdrowy. No a tutaj w całym, jeszcze idąc tam dalej do środka, jest pytanie właśnie, czy wolno w sabat uzdrawiać? I jest pokazane właśnie, że czyni to ze względu, żeby Jezusa oskarżyć, faryzeusza. A Jezus odpowiada później na końcu, a zatem wolno w sabat dobrze czynić. Czyli czy można? Wręcz dobrze jest to czynić w szabat. Wolno w sabat dobrze czynić. Natomiast w środku mamy ideę, że pewien obraz, tak, że jeżeli jest jakiś człowiek, który ma jedną owcę, a tam mu właśnie no ten akurat dzień tygodnia wpada do tego domu, to Jezus się pyta, no czy on nie pójdzie i tej owcy nie wyciągnie, czyli wykona pewien wysiłek, pracę, ale żeby pomóc tej owcy, czy będzie właśnie czekał na kolejny dzień? Człowiek, który ma jedną owcę, no dla niego jest pierwsza rzecz cenna, tak, bo jest jedna, ale nawet jeżeli by się to miało wydarzyło w szabat, to właśnie on ją wyciągnę, ponieważ ze względu na, że jest dla niego cenna. Tak? Natomiast Jezus właśnie mówi, o ileż więcej wart jest człowiek niż owca. Więc w centrum mamy tą ideę, jeżeli tak, to tym bardziej to, bo człowiek jest więcej wart niż owca. Więc teraz pytanie, czy to wskazanie na wartość człowieka jako tego, względem którego należy czynić dobrze, nie zazębiałoby się bardzo dobrze z tą kwestią, że jednak miłosierdzie, czyli okazanie czynienia dobra drugiemu człowiekowi jest właśnie więcej warte niż służba świątyni, nie? Czyli jakby akcent na co, czego bardziej oczekuje Bóg ze względu na wartość człowieka, nie? Jakby cała warstwa by się bardziej skupiała na pouczeniu. Pouczeniu na... O wartości miłosierdzia przed weganizmem. Dokładnie. Bo w jednym i drugim dotyczy to szabatu. Co można robić w szabat? Ale Jezus pokazuje, że właśnie ze względu na wartość człowieka i czego oczekuje Bóg, właśnie, że Bóg oczekuje tego miłosierdzia ze względu na to, że na wartość człowieka, nie? Ale co ciekawe, w tym samym fragmencie mamy też podejście faryzeuszów ukazane, nie? Jezus mówi, że warto dobrze czynić w szabat, nie? I mówi właśnie ze względu na to, że człowiek jest warty więcej niż owca, nawet owce się wyciąga. Natomiast faryzeusze pokazują, jakie jest ich nastawienie względem ludzkiego życia, ponieważ
idą po tym wszystkim, naradzają się, jakby właśnie go zgładzić. Więc jak Jezus pokazuje, że trzeba dobrze czynić w szabat, a oni w szabat idą i naradzają się, jak jego usunąć, jak jego zabić, zgładzić, odebrać mu życie. Wyraźnie jarzmo Jezusa jest im za ciężkie. No i tak jak mówię, ze względu na to, że te dwa fragmenty są w tych elementach akcentowanych, no to właśnie idę, ja bym szedł w kierunku w interpretacji, że to miłosierdzie jest tym czymś większym niż świątynia, niż służba świątynna. Dobra. I to, więc mamy tutaj w ramach tych fragmentów C i C1 ukazany brak zrozumienia przez faryzeuszów tego, czego oczekuje Bóg, czym jest właśnie ta, co jest najważniejsze i wymagane od Boga, przez Boga, ale z drugiej strony Jezus ukazuje właśnie wartość miłosierdzia względem drugiego człowieka. No. Natomiast w samym centrum mamy krótki fragment, w zasadzie sentencję, która pojawia nam się właśnie między tymi dwoma scenami. Zrywanie kłosów w szabat i uzdrowienie w szabat. Mianowicie, albowiem Syn Człowieczy jest Panem Sabatu, jest Panem Szabatu. No i tutaj warto by było chyba się pochylić właśnie nad tymi dwoma ideami. Syn Człowieczy i Pan Szabatu. Czym jest Syn Człowieczy? No to jest takie określenie, które Jezus używa nieustannie w stosunku do siebie. To jest najczęstsze określenie, które Jezus używa, ale do czego tak naprawdę Jezus się odnosi? Do wizji z Księgi Daniela. Bo Syn Człowieczy na przykład księdze Ezechiela, czyli zapraszam do samego Ezechiela. Czyli oznacza po prostu człowieka. Człowiek. Teraz pytanie. Oczywiście, że tak mówię. Który psalm? 80. Są właściwie w Starym Testamencie tylko trzy miejsca, gdzie się pojawia. Ale mówisz o tym, że uczyniłeś go na krótko mniejszym od... Nie, to nie jest to. Tak. Natomiast tak naprawdę przytłaczająca ilość Syna Człowieczego w Starym Testamencie znajdziemy do Ezechiela, ale to jest właśnie odniesienie do samego proroka. Czyli do człowieka, jako do człowieka. Do niego jako człowieka. Potem mamy Księgę Daniela i to jest wizja niebieskiego króla, boskiego króla. I potem mamy te dwa psalmy. I właściwie to jest finał. Bo to jest właśnie ciekawe, że z jednej strony Syn Człowieczy jest czymś takim, no to w zasadzie to jest idiom, tak? Idiom semicki oznaczający po prostu człowieka. To jest hebrajskie Ben Adam, czyli dosłownie syn Adama, czyli człowiek. Ale z drugiej strony takie proste określenie, normalne określenie zostaje użyte jako tytuł względem kogoś, kto przychodzi jako sędzia, jako ten, któremu zostaje przekazana wszelka władza, czyli jakaś tam część interpretatorów żydowskich nawet widziało w tym właśnie Mesjasza. Więc teraz pytanie, dlaczego Mesjasz został określony takim tytułem, po prostu Syn Człowieczy? Przychodzi człowiek. Mesjasz, czyli człowiek. Takim prostym tytułem. No raczej byśmy... Wydaje się, że to jest... zaproszenie skierowane do każdego człowieka, aby naśladować Chrystusa jako człowieka. Mm-hmm. W jakimś sensie, tak? Który oczywiście nie jest tylko człowiekiem, ale w tym, co Jezus jakby oczekuje od nas tutaj, no to mówiąc tylko zaprasza nas do określonego życia po ludzku. Mm-hmm. Mm-hmm. Przychodzi ktoś nieosiągalny, tylko przychodzi ktoś taki jak wy. Z mężczyzny i z kobietą. Okej. Okay. Czyli przychodzi jeden, który jest częścią jakby, częścią was. Mhm. Jest taki fragment Rzymian 5:15, gdzie jest dosyć precyzyjnie okazane, to dar przez
łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Człowieka Jezusa Chrystusa. Okej, okay. Wydaje się, że te określenie właśnie w odniesieniu do Jezusa może być nawiązaniem też do protoewangelii, tak? Rodzaju 3.15, gdzie jest mowa właśnie o Adamie i Ewie, którzy właśnie zgrzeszyli przeciwko Bogu, tak? Pod wpływem namowy rajskiego węża, czyli diabła. I w tym jakby tam następuje od razu zapowiedź, że przyjdzie potomek niewiasty, tak? Czyli przyjdzie właśnie człowiek jakiś, który zwycięży właśnie tego węża. No i Jezus, jak też wiemy, w ogóle w Nowym Testamencie jest ukazany jako drugi Adam, tak? Drugi Adam, który naprawia to, co właśnie ten pierwszy Adam utracił, zniszczył, więc Jezus, ten nadchodzący Mesjasz, ten z wizji Daniela, jest właśnie jako ten nowy człowiek, pewien nowy początek rodzaju ludzkiego, nie? Czy początek nowego rodzaju ludzkiego, tak byśmy mogli to określić. Jezus jest tym nowym człowiekiem, nowym początkiem ludzkości. No i właśnie w apokaliptyce żydowskiej, zarówno tej biblijnej, jak i pozabiblijnej, możemy tu na przykład księgę Henocha jako przykład literatury pozabiblijnej wymienić, stanowi tytuł pewnego właśnie Bożego wysłannika czasów ostatecznych. Część właśnie ludzi utożsamiała tą postać z Mesjaszem. W proroctwie Daniela, o którym już sobie tutaj mówiliśmy, jest tym, który zwycięża właśnie bestie reprezentujące wrogie Bogu imperia i ustanawia Boże Królestwo na ziemi. Tutaj cytat z tej księgi Daniela, nie będziemy już tego czytać, okej. Okay. W każdym razie jemu zostaje przekazana właśnie wszelka władza. Jak Bóg stwarza człowieka, to po co go w ogóle ustanawia? Stwarza? Aby władał, a inaczej, bo bym się opiekował, bym się troszczył, to razem łącznie... Ale tam jest idea pewnej panowania nad, nie? Nad stworzeniem. Ale Bóg stwarza człowieka jako swój obraz i swoje podobieństwo. I tam jest pewna idea bycia, te słowo obraz, chyba hebrajskie słowo celem, oznacza fizyczną reprezentację kogoś. Tak? Czyli tak jak na przykład Cezar kazał sobie czynić posągi, żeby się tam przed nim posągami kłaniali, to właśnie była fizyczna reprezentacja Cezara. Tak samo Bóg niejako uczynił w człowieku swoją fizyczną reprezentację tutaj na ziemi. Tak, że on reprezentował władzę, miał reprezentować władzę Boga, ale miała być to władza oparta właśnie na takim partnerstwie z Bogiem. Tak? Bo Bóg w zasadzie mógł sobie całym stworzeniem sam zarządzać i nie byłoby żadnego problemu, ale czyni sobie właśnie człowieka jako pewnego partnera do panowania nad stworzeniem. Natomiast okazuje się, że człowiek zamiast iść po drodze partnerstwa, idzie swoją własną drogą. Tak? Buntuje się przeciwko swojemu stwórcy, tego, którego miał być obrazem. Natomiast teraz ma przyjść ten drugi syn Adama, ten Ben Adam, ten drugi Adam, który właśnie wypełni to, że zostanie mu przekazana władza, ale on właśnie będzie pełnił ją zgodnie z wolą Boga. Trochę tak jak przy tym, to jak pokażę policjantowi zdjęcie do mnie, to moje zdjęcie nie fizycznie reprezentuje to z moim opisem. No tak, tak. Więc w imieniu Boga niejako... O to chodzi w tym obrazie, nie? No i dowiadujemy się z tego całego, z tej sentencji, że sferą jego władzy jest również szabat, ale pytanie, w jaki sposób należy ten szabat rozumieć? Czy to chodzi o kwestię tego tylko siódmego dnia? Temat rzeka, nie? Dlatego nie jesteśmy w stanie sobie tego tematu bardzo szczegółowo omówić, ale chciałbym jakby zarysować właśnie pewną ideę związaną z szabatem. Oczywiście w tym najbardziej podstawowym zrozumieniu szabat, czyli ten siódmy dzień tygodnia upamiętniający siódmy dzień stworzenia. I nierozerwalnie był on związany właśnie z ideą odpoczynku, z ideą odpocznienia, ponieważ właśnie Bóg odpoczął siódmego dnia po sześciu dniach stwarzania świata. I dał później to jako pewien wzór, kiedy dawał 10 przekazań, czyli ten dekalog narodowi Izraela, że oni również mieli właśnie siódmego dnia odpoczywać. Ale oprócz tego, że w dekalogu była idea właśnie liczenia tych siedmiu co 7 dni i odpoczywania tego siódmego dnia, to prawo mojżeszowe w ogóle nakazywało również liczenie innych siódemek.
Zliczono w trakcie roku również 7 tygodni i świętowano później właśnie święto tygodni, czyli święto Szawuot. To jest od tego samego rdzenia. Szawat, Szawuot, czyli święto tygodni, ale również liczono 7 lat, tak? Co 7 rok, czyli szabat miał dotyczyć ziemi, a po 7 lat, czyli po 49 latach miał nastąpić rok jubileuszowy, który był określany rokiem łaski, jakby takim szczególnym rokiem właśnie, w którym właśnie te odpocznienie, odbudowa, tak, odbudowa miała mieć miejsce. I dotyczyło to zarówno uwolnienia właśnie więźniów, darowania win, przywrócenia własności. I co ciekawe, od czego dzisiejszy nasz, ta cała sekwencja się zaczynała? Od pytania Jana Chrzciciela, nie? Czy ty jesteś tym, który miał przyjść? Czy mamy oczekiwać innego? Jezus tam wymieniał całą listę znaków. Na samym końcu, spośród tych wszystkich znaków, mówił coś takiego. I ubogim... Uwolnienie jeńcom, ale tam... Jest zwiastowana dobrą... dobrą nowina jest zwiastowana ubogim. Jezus ewidentnie nawiązywał do właśnie 61 rozdziału Księgi Izajasza, gdzie właśnie jest mowa o tym słudze, który właśnie miał zwiastować ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie też, ten sługa mówi, posłał mnie Jahwe, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenia, ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana. Więc Jezus, czy właśnie sługa, jest zapowiadany jako ten, który przyniesie coś na wzór pewne tego jubileuszu, tego odpocznienia w tym najpełniejszym, wymiarze. Tak? I o ile pierwszy właśnie Adam wprowadził na świat cierpienia i trudy, tak, bo wiemy, że po upadku Bóg zapowiedział, że w mozole będziesz tam zdobywał chleb i w pocie czoła, więc o ile na świat właśnie poprzez bunt pierwszego Adama weszły cierpienia i trudy, tak Jezus jako właśnie drugi Adam ukazany jest jako ten, który przynosi właśnie człowiekowi odpocznienie, tak, którym przychodzi na nowa rzeczywistość, pewna rzeczywistość, którą człowiek utracił właśnie na skutek upadku. Więc Jezus właśnie też mówi w tych słowach, które już dzisiaj czytaliśmy. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. On ma właśnie tą moc, aby dać nam w tych naszych trudach, w tych naszych znojach właśnie ukojenie i daje nam doświadczyć właśnie tego prawdziwego szabatu, tego prawdziwego odpocznienia, które też pokazuje właśnie w tych różnych scenach, które dzisiaj czytaliśmy. Dlatego właśnie On jest Panem szabatu, On jest Panem odpocznienia, ponieważ On jest Panem tej rzeczywistości, tak? Tej rzeczywistości Królestwa, które daje odpocznienie człowiekowi, w którym możemy uczestniczyć, jeżeli tylko do Jezusa przychodzimy. Więc skończyliśmy teraz sekwencję B1, odrzucenie autorytetu Chrystusa, czyli z jednej strony mamy informację o tym, że pokolenie odrzuciło, z drugiej strony są ci, którzy za Chrystusem poszli, tak, stali się uczniami i Jezus ich właśnie wzywa do tego, aby do Niego ludzie przyszli, naśladowali Go, ale ci, którzy do Niego przyjdą, właśnie dotrzymują odpocznienie, otrzymują doświadczenie właśnie tej rzeczywistości, która została utracona przy upadku, ponieważ właśnie Syn Człowieczy, Chrystus, jest Panem Szabatu, Panem odpocznienia. I mogą zacząć od nowa w Nim. Więc skończyliśmy tą całą naszą sekwencję B1. Przerwa na kawę. 5-minutowa, bo zostaje nam cała mowa w przypowieściach w przeciągu godziny. Szaleństwo, ale mam nadzieję, że damy radę. 5 minut przerwy.